Szanowni Państwo, klas licealnych i nie tylko. Dziś mamy zaszczyt gościć Panią Ewę Wanat. Ja tak pokrótce, bo sobie oczywiście napisałem, wie Pani, pamięć historyka to jest krótka pamięć. Więc Pani Ewa kończyła Uniwersytet im. Jana Mickiewicza w Poznaniu. Nie skończyłam. No nie, ale polonistykę Pani studiowała. Studiowałam. No, się Wikipedia kłamie. Dobra, nie masz. Nie, tam nic nie jest napisane. Tak, to prawda. Brała Pani udział w przedstawieniu Teatru Ósmego Dnia, o ile się nie mylę. To taki teatr, który w 1985 roku został przez generała Jaruzelskiego i jego podwładnych rozwiązany. Pewnie się domyślacie, z jakich powodów? Nie dokładnie tak było. Połowa została. Połowa dostała paszporty, połowa nie została. W ten sposób chodziło o to, żeby teatr rozwalić. Dobrze, później Pani pracowała w Radiu S Poznań, prawda? Tak. I później właśnie przeszło to w Radio SK. No i co najważniejsze, była Pani dwukrotnie redaktorem naczelnym i redaktorem Radio Tok FM. Jednokrotnie. Tak, 2003-2012. No i później Radia RDC, czyli Radia dla Ciebie, chyba do połowy września tego roku, jeśli się nie mylę. No to ja się już teraz pożegnam. Życzę miłej rozmowy. Do widzenia. Do widzenia. Od razu pierwsze pytanie do Pani. Czy jako dziennikarka czuje się Pani swobodnie w radiu czy w telewizji? W radiu. A dlaczego? Bo mnie nie widać. Nie, bo swobodnie się czuję w radiu, bo ja na przykład mam taką tendencję, że jak coś się angażuje i mówię o czymś, co jest dla mnie jakoś tam istotne, ponoszą mnie emocje, to bardzo gestykuluję, więc się macham głową, to w telewizji to jest raczej niepożądane. A w radiu się czuję swobodnie, bo mam takie poczucie, że no, mogę się swobodnie zachowywać, mogę przyjść do radia nieumalowana, mogę się położyć na stole, mogę się podrapać, to jest dla mnie ważne, bo nie lubię takiej, nie lubię sztuczności. Jedyna rzecz, której w radiu potrzebuję, no w telewizji mnie też deprymuje to znaczy, no ja pracowałam w telewizji, pracuję czasami, ale mam takie poczucie sztuczności, że jest kamera, do której mówię, właśnie muszę w odpowiedni sposób siedzieć, muszę pamiętać o tych rękach i o tym wszystkim i to mnie odciąga od tego, o czym chcę mówić. Ja w radiu potrzebuję tylko, żeby naprzeciwko mnie siedział realizator lub realizatorka z jakąś z wyjątkowo inteligentną twarzą, taki, który słucha, czy też taka, która słucha, że miała takie poczucie, że jest drugi człowiek, który reaguje też na to, co ja mówię. I przeważnie jest tak, że jak mam wątpliwości, czy coś powiedziałam ok, czy też, nie wiem, zaczynam mówić jakoś niezrozumiale, albo może nie takie pytanie zadałam gościowi, to ja to zawsze widzę w twarzy tego realizatora i mogę sobie to skorygować. A w telewizji jest tak, że właściwie nikt się niczym nie interesuje, wsadzają człowieka przed kamerą, operatorzy przeważnie tam załatwiają jakieś swoje sprawy, rozmawiają na Facebooku, a ja jednak potrzebuję mieć kontakt z ludźmi, żeby z nimi móc rozmawiać. A jeśli chodzi o... Mi się jest łatwiej też wyobrazić słuchaczy w radiu niż widzów w telewizji. A jeśli chodzi o swobodę słowa, to są jakieś różnice między radiem? Ale to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest radio, czy telewizja. To ma znaczenie, kto jest właścicielem. I jakie panują w danym medium zwyczaje i kto jest redaktorem naczelnym, to jakby to ma znaczenie. Natomiast czy to jest radio, czy telewizja, nie ma żadnego znaczenia. Mam pytanie a propos profesjonalizmu wśród dziennikarzy. Czy uważa Pani, że dziennikarz, który narzuca swoje poglądy i nie chce ich do końca kształtować, tylko są one po prostu powiedziane, może być uznany za nieprofesjonalnego? Nie, ponieważ dziennikarzy jest bardzo wiele, że tak powiem, gatunków. Czym innym jest reporter, to są zupełnie różne zawody. Reporter to jest ktoś, kto się zajmuje dziennikarstwem informacyjnym i on musi być w miarę obiektywny. W ogóle ja nie uważam, że istnieje coś takiego jak obiektywizm. Obiektywizmu nie ma. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma jakiś swój świat wartości. Każdy z nas ma też jakieś swoje poglądy, albo swoje, albo przyjęte od innych, też z wiekiem ma się coraz bardziej ugruntowane własne poglądy. I bardzo trudno jest zachować stuprocentowy obiektywizm. Trzeba być rzetelnym, to znaczy nie wolno kłamać. Jeżeli się przekazuje fakty, jeżeli się jest dziennikarzem informacyjnym, jeżeli się pisze raporty, jeżeli się pisze artykuły, które służą informowaniu, jeżeli się jest reporterem w radiu czy w telewizji, to trzeba być przede wszystkim rzetelnym. I wtedy
trzeba się starać nie narzucać, nie prezentować swoich poglądów, generalnie przedstawiać fakty. Natomiast nigdy one nie są obiektywne, bo sam dobór faktów, dobór rozmówców, hierarchia ważności w serwisach informacyjnych też nie jest obiektywna. I wystarczy sobie po prostu usiąść na przykład przed telewizorem i wrzucić sobie z jednej strony serwis informacyjny Telewizji Republika, z drugiej strony serwis informacyjny na przykład TVN24, żeby zobaczyć, że na przykład sama hierarchia doboru wiadomości już idzie jakby w określoną stronę i skłania do pewnych określonych wniosków. I że jeszcze do tego wiadomości, jeszcze do tego fakty, a nawet jeszcze do tego można sobie wrzucić CNN i Fox na przykład amerykański. I też widać, że tam hierarchia wiadomości w jednym i w drugim dzienniku jest zupełnie inna. I Fox News i CNN zobaczymy dwie zupełnie różne rzeczywistości. I nie ma czegoś takiego jak całkowicie, to mógłby komputer robić. Myślę, że przyjdzie taki pewnie czas, niekoniecznie to będzie fajny czas, ale przyjdzie taki czas, że to komputer będzie się decydował o tym, która wiadomość powinna być na pierwszym miejscu, która na drugim, która na trzecim. I wtedy myślę, że się bardzo zdziwimy, ponieważ na pierwszym miejscu będą głównie wiadomości z morderstw i krwawych wypadków i tak to będzie wyglądało, ponieważ komputer będzie szedł za preferencjami widzów. Natomiast w dziennikarstwie publicystycznym, publicystyka jakby z samej swojej definicji to jest mówienie o, to jest jakby interpretowanie rzeczywistości, komentowanie rzeczywistości z subiektywnego punktu widzenia. Czyli publicyści mają określone poglądy polityczne i czy też światopoglądowe, bo to niekoniecznie się musi w jakikolwiek sposób z jakąkolwiek partią pokrywać. Na przykład nie ma w Polsce takiej partii, z którą ja bym się w jakikolwiek sposób utożsamiała, nawet w 50%. Ale ma określony świat wartości, ma określony pogląd na różne rzeczy i z tego punktu, z tej pozycji, z pozycji swojego świata wartości i swojego światopoglądu, on ten świat interpretuje i komentuje. Są publicyści, którzy mają bardziej liberalne poglądy, niektórzy mają lewicowe, jeszcze inni mają konserwatywne poglądy, jeszcze nie mają jeszcze libertyńskie i tak dalej, i tak dalej. I z tych punktów widzenia, z tej swojej pozycji w świecie komentują, interpretują rzeczywistość. Na tym właśnie polega publicysta. Publicysta musi mieć światopogląd i musi go prezentować, inaczej nie jest dobrym publicystą. No nie jest publicystą wtedy w ogóle. To właśnie, jak można zachęcić ludzi, aby otwarcie, ale jednak w kulturalny sposób te swoje poglądy głosili? No wie pani co, są ludzie, którzy głoszą otwarcie i w kulturalny sposób swoje poglądy. Takich publicystów w Polsce jest wielu. Właściwie powiedziałabym, że większość. Natomiast to jest kwestia profesjonalizmu. Profesjonalni dziennikarze, profesjonalni publicyści robią to w otwarty sposób i w miarę kulturalny, tak? Jeszcze zależy od tego, ta kwestia tego, co jest kulturą, czy jest kulturalne, można to przesuwać. Używając różnych form, różnych dostępnych gatunków publicystyki, takich jak poważna analiza, felieton, satyra, no różnego rodzaju są możliwości. Również satyrycy bywają publicystami, również ludzie, którzy rysują rysunki takie satyryczne, komentujące rzeczywistość, jak na przykład Mleczko czy Sawka, czy Raczkowski, to są publicyści, tylko wyrażają się poprzez rysunek, a nie słowem. Natomiast no, niekulturalnie wydaje mi się, czy też jakoś w pozacywilizowany sposób o różnych rzeczach mówią ludzie, no jakby tak, no w dyskusjach, tak, ale niekoniecznie publicyści, no jak się włączy jakikolwiek program telewizyjny, no wydaje mi się, że jednak, gdzie się spotykają publicyści, że jednak dużo bardziej kulturalnie potrafią ze sobą rozmawiać, czy też merytorycznie, bo to przede wszystkim jest najważniejsze. Nawet nie powiedziałabym, że kultura jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby mieć co człowiek ma do powiedzenia, żeby jakby umiał dobrze przekazać te swoje myśli. No i natomiast ja myślę, że publicyści o wiele sensowniej wyglądają te publicystyczne rozmowy niż rozmowy polityków, którzy przeważnie nie mówią w sumie niczego głębszego, czy nie wiem, bardziej refleksyjnego, nie zagłębiają się za bardzo w tematy, tylko powtarzają pewne
pewne przekazy, które są obowiązujące w partii na różne tematy. Oni mają zawsze taki zbiór, na jakim zakresie, na określone tematy należy się wypowiadać. No i to jakby z tego nic nie wynika, bo równie dobrze mogliby nam przesyłać te komunikaty, nam dziennikarzom, i moglibyśmy sobie je czytać. Nie potrzebna byłaby do tego jakaś dyskusja między nimi, na przykład w studiu telewizyjnym czy na wielką. W poniedziałek odbyło się zaprzysiężenie rządu i czy uważa Pani, że zmiany polityczne, jakie nastąpiły w Polsce po wyborach, mogą w jakiś sposób zagrażać wolności słowa? Myślę, że mogą, ponieważ już raz to się wydarzyło i rząd PiS-u w takim trybie, ja już powiedziałam, ważne jest to, kto jest szefem i kto jest właścicielem mediów. To jest najważniejsze. I myślę, że już w takim trybie za poprzednich rządów PiS zrobił coś takiego, to jakby no, zachwiał taką równowagą konstytucyjną w państwie po to, żeby w całości mieć wpływ na obsadę mediów publicznych. Tak? Z mediami publicznymi to jest taki problem, że one są łupem niezależnie od tego, jak pani rządzi. Tak jak ja to obserwuję od 1991 roku, to za każdym razem, czy to były rządy AWS-u, czy SLD, czy PiS-u, czy PO, zawsze się dzieje to samo. Tylko jedni bardziej się do tego przykładają, uważają, że te media publiczne są bardzo istotne, więc jakoś szczególnie zwracają uwagę na to, kto tam będzie pilnował interesów poszczególnych partii, a inni się trochę mniej do tego przykładają, bo uważają, że to nie jest takie ważne, tak? Jakby się nie... Ale przykłady wpływania i próby ograniczania wolności słowa to ja znam z bardzo różnych sytuacji na przestrzeni tych 25 lat ze strony wszystkich partii politycznych. Nie ma takiej partii politycznej, która by nie miała grzechów na swoim sumieniu. Natomiast z PiS-em to jest tak rzeczywiście, że to jest jedyna partia, która skróciła w ten sposób kadencję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przeprowadzając zmianę ustawy w ogóle w nocy, bardzo szybko, tylko po to, żeby jak najszybciej powymieniać prezesów, a oni żeby powymieniali redaktorów naczelnych, żeby powyrzucać tych, którzy do tej pory pracowali, i zatrudnić, że tak powiem, swoich ludzi. No więc w tym sensie zagraża wolności słowa. Ja też myślę, że w dobie internetu w ogóle nic nie zagraża wolności słowa, bo jak wskazują wszystkie badania od wielu lat, mediów publicznych i radia publicznego i telewizji publicznej w ogóle nie oglądają młodzi ludzie, co to nie po sobie wiecie. Nie wiem, kto z Was ogląda telewizję. Ktoś ogląda telewizję? Tak. Regularnie, tak? To jesteście jakimiś wyjątkami, bo wszystkie badania pokazują, że w grupie tam 15-25 to jest jakieś kilkanaście procent zaledwie młodych ludzi oglądających telewizję. Natomiast telewizja w ogromnej mierze jest oglądana przez ludzi w wieku 65+. Oczywiście to jakby nie wartościuje, tak? Tylko pokazuje jedną rzecz, że i telewizja, i media publiczne są schyłkowe. No kiedyś cała Polska, od przedszkolaka po jeszcze na początku lat 90. po babcie z dziadkiem oglądali dziennik telewizyjny. W tej chwili, to wtedy to było 80%, tak? W tej chwili dziennik telewizyjny ma wiadomości, znaczy się mają udział w rynku, nie wiem, 18% czy coś takiego. No to jest po prostu kolosalny spadek i to będzie spadać coraz bardziej. Nikt tego trendu nie zatrzyma. Natomiast w momencie, w którym mamy internet i w tym internecie absolutnie wszystko może być, to zagraża, to co się może wydarzyć, zagraża wolności słowa w tych konkretnych miejscach, ale to nie są miejsca, które mają jakiś szczególny wpływ na debatę publiczną w Polsce, no to ta wolność słowa będzie gdzie indziej po prostu. W bardzo wielu mediach jest tak, również prywatnych, że nie ma stuprocentowej wolności słowa, bo są interesy, jeżeli nie polityczne, no to interesy ekonomiczne na przykład, i są takie media, w których nie ma w ogóle mowy o tym, żeby jakakolwiek wolność słowa była. Ja na przykład dostałam propozycję otworzenia, jeszcze zanim zostałam, tak równolegle było, od jednego z wydawców prasy kobiecej. I oni mi zaproponowali, żebym stworzyła, zresztą powstał ten miesięcznik, ktoś inny go prowadzi, taki miesięcznik dla kobiet, który miał być taki trochę inny niż te wszystkie lakierowane pisma, bo miał być dla takich kobiet dobrze wykształconych, z dużych miast, tam
koło 40, które się chcą realizować i chcą nie tylko oglądać te kolorowe obrazki, ale chcą też jakąś treść tam ciekawą. No i tam rozmawiałam z tymi paniami, jak usłyszałam, jaką mi zaproponowały cenę, to spadłam, znaczy pensję, to spadłam z krzesła po prostu, bo nie wiedziałam w ogóle, że takie pieniądze można w Polsce zarabiać na takim stanowisku. No i rozmawiałyśmy tam, się spotkałam z nimi dwa razy, za trzecim razem im miałam przedstawić moją propozycję. I za tym drugim razem już zapytałam, coś mnie, znaczy nikt mnie nie tknęło, bo mi to do głowy nie przyszło, ale kolega, który pracuje w tak zwanej poważnej prasie, mówi, a ty się ich zapytaj, jaki jest zakres wolności redakcyjnej. A ja mówię, no co będę coś takiego pytała, czy to są oczywiste rzeczy? On mówi, o nie są oczywiste, zapytaj ich. No i rzeczywiście zapytałam te panie, jaka jest ten zakres tej wolności redakcyjnej, to znaczy o czym ja jako redaktor naczelny decyduję, gdzie się kończy moja decyzyjność. A one tak na mnie patrzą, mówią, jest tak samo jak we wszystkich mediach. Ja mówię, to znaczy jak? Ona mówi, no rządzi dział reklamy, dział sprzedaży rządzi. Ja mówię, ale co to znaczy, że rządzi dział sprzedaży? To dyrektor sprzedaży razem z zespołem ustalają, jakiego typu materiały mogą się znaleźć w tym miesięczniku dla tych inteligentnych, wykształconych, chcących coś czytać kobiet, z kim należy zrobić wywiad, o czym nie wolno pisać. To nie dotyczy tylko tego działu tam kosmetyki, porady i tak dalej, który jest w całości redagowany nie przez dziennikarzy, tylko przez dział reklamy. Tam są kremy, jak są na przykład takie tam rankingi, jakie kosmetyki są dobre, jakie złe, to wszystko jest, na pierwszym miejscu są zawsze ci, którzy najwięcej zapłacili. I to we wszystkich miesięcznikach kobiecych, tam nie ma słowa prawdy. Ja mówię, no dobrze, ale wywiady, reportaże, to też ustala pani z dyrektorem sprzedaży, ja albo akceptuje, albo nie akceptuje i sam przynosi tematy, że teraz na przykład wszyscy robimy wywiad ze Stenką, bo coś tam, tak? I oczywiście jak popatrzycie sobie na te babskie pisma, to są takie fale. Albo wszędzie jest Stenka, albo wszędzie jest jakaś Grażyna Wąszczak, albo coś takiego. No to była moja ostatnia rozmowa z tymi paniami, bardzo grzecznie podziękowałam, coś tam nawet im pokazałam jakiś swój pomysł na to, ale no, już nie ważne, był tak radykalny, że tam widziałam, jak się robiły coraz większe te oczy. No i na tym się skończyła moja przygoda z pismem dla kobiet i z bardzo dużymi pieniędzmi. No i tak to wygląda, to wszystko zależy od właściciela. Tam nie ma żadnej wolności słowa. Jeżeli możemy mówić o wolności słowa, no, dlaczego była na przykład taka, jest we Francji takie pismo de Mikler, które zresztą próbowało w Polsce wejść na rynek, niestety poprzez to, że nie chcieli robić sponsorowanych artykułów, oni zniknęli z polskiej sceny, chociaż tam były fantastyczne na przykład reportaże ze świata, których w ogóle nie ma w polskich tego typu pismach. To były kobiety, które jeździły po świecie i robiły cudowne fotoreportaże i pisały bardzo ważne teksty i tak dalej. We Francji to się sprzedaje i ma jakiś zasób, jakiś margines wolności, w Polsce nie. Wolność słowa zależy od tego, kto decyduje o tym medium, tak? Są tacy właściciele i redaktorzy naczelni, którzy tego pilnują, jest to dla nich priorytet, tak i dla których priorytetem jest kasa po prostu, albo wpływy polityczne. W którym momencie pani życia zaczęła pani uważać równość za tak wysoką wartość? Czy wpłynęło na to jakieś konkretne wydarzenia? No, nie bardzo rozumiem pytanie. Mam na myśli, na przykład nawiążmy do pani artykułu, nie pamiętam kiedy ten numer wyszedł, w wysokich obcasach. Jest pani bardzo przychylna z adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I chodzi nam na przykład o równość seksualną. Wie pani co, to jest tak, większość moich poglądów siła bierze się z mojego życia po prostu. I ja teraz przygotowuję taką książkę o wojnie dziennikarzy z dziennikarzami. Z jednej strony będą tak zwani liberalni lewicowi dziennikarze, z drugiej strony konserwatywni. Pytam ich, zaczęłam pytać ich wszystkich zaczynam od pytania o ich historię życia, o dzieciństwo. Skąd się biorą pewnego rodzaju poglądy? Rozmawiam z Rzakowskim, rozmawiam z Tomkiem Terlikowskim, z Janiną Baradowską, z Rafałem Ziemkiewiczem, my gadamy po prostu, pytam ich o różne rzeczy. I jakby już po tych pierwszych rozmowach widzę, że oni mają dokładnie tak samo jak ja. To znaczy, po prostu człowiek się wychowuje w jakiejś określonej atmosferze.
Ja po prostu całe życie, znaczy nigdy w życiu by mi do głowy nie przyszło, że jest jakiś problem z tym, że homoseksualiści nie powinni mieć takich samych praw jak heteroseksualiści. Ja się tego właściwie dowiedziałam, że jest taki problem, miałam 28 lat, wróciłam do Polski z Niemiec, że w ogóle jest jakaś sprawa. Moja mama jest aktorką, mój ojciec, który mnie wychowywał, był reżyserem, dyrektorem teatru, krytykiem literackim. Nasz dom był takim domem, który był otwarty, tam bardzo często były takie sytuacje, że aktorzy przychodzili po próbach i tam kontynuowali te próby, rozmawiali o różnych rzeczach, głównie o teatrze. I dla mnie od dziecka było oczywiste, że przychodzili w ogóle ludzie sztuki, tak? I dla mnie od dziecka było oczywiste, pomimo tego, że to były lata 70. w PRL-u, że ludzie żyją ze sobą w bardzo różnych relacjach, tak? Że wujek Jurek mieszka i żyje od 10 lat ze swoim partnerem, wujkiem Maćkiem, a wujek Rysiu ma narzeczonego, który ma na imię tam Olek i tak dalej. Ja po prostu wyrosłam w takim środowisku, które było dla mnie zupełnie naturalne. Potem miałam styczność z teatrem 8 dnia, to była taka właściwie enklawa wolności, nie tylko politycznej, w latach 70., 80. PRL-u. Potem wyjechałam do Niemiec, gdy już w ogóle mieszkałam w Monachium, niezwykle kolorowym i wielokulturowym mieście, miasteczku studenckim, w którym również mieszkał cały świat. W Monachium jest też centrum filmowym i centrum mody w Niemczech, no więc ja po prostu miałam takie poczucie, że wszyscy są, wszyscy mają równy prawa zawsze. Po prostu żyłam w takim otwartym, kolorowym świecie, w którym nikt nikomu żadnych praw nie odmawiał. Nie było tego typu dyskusji, nikt nie mówił, że coś jest w tym niewłaściwego, że ktoś ma taką orientację psychoseksualną jak homoseksualizm, czy jakąkolwiek, czy inny kolor skóry, czy wyznaje jakieś inne wartości, czy jest buddystą, czy jest ateistą. Nie było w ogóle tego typu, nie było w ogóle tego typu jakby problematyki, tak? No i dla mnie to jest po prostu oczywiste. Ja się przyjaźniłam i przyjaźnię z różnymi ludźmi, którzy mają bardzo różne sposoby na życie. I nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Dla mnie zawsze ważne jest to, jaki jest ten człowiek po prostu, tak? Jaki on jest w środku. No i miałam 28 lat, jak wróciłam do Polski z tego Monachium i nagle się okazało, jak wróciłam w 90 roku, w 91, zaczęłam pracę w radiu. Zaczęły się pierwsze takie światopoglądowe dyskusje, których wcześniej jakoś w Polsce nie było. W Niemczech to już było dawno po. Oni te światopoglądowe dyskusje wszystkie już odbyli w latach 70. I właściwie tak, ja tam byłam w drugiej połowie lat 80. wszystko było w miarę pozamiatane. Tam powoli. Oczywiście ja mieszkałam w Bawarii, która była taka no, dosyć jeszcze konserwatywna, ale w porównaniu. Tamta Bawaria, w porównaniu z dzisiejszą Polską, no to właśnie była, można powiedzieć, dosyć progresywna. W 2000 roku chyba zarejestrowano związki partnerskie w Niemczech. W 2004 została wprowadzona ustawa zezwalająca na adopcję dzieci partnera. Tam oczywiście się te dyskusje, ale one się toczą trochę inny sposób, bez takiej zaciekłości, tak? No i ja się tutaj nagle zorientowałam, że jest jakaś taka dyskusja światopoglądowa, co było dla mnie dosyć dużym szokiem. Nie bardzo mogłam jakby zrozumieć, nigdy wcześniej się nie spotkałam z argumentami z drugiej strony. Zaczęłam się oczywiście temu przyglądać. Już byłam dosyć dorosłym człowiekiem. Jakoś mnie to zaczęło obchodzić, ale ja zaczęłam właściwie od czegoś innego. Ja zaczęłam takim pierwszym, taką dziennikarską inicjacją, była dla mnie taka sytuacja, kiedy w 91 roku czy drugim, jeszcze kiedy AIDS był chorobą nieuleczalną, był kojarzony wyłącznie z jakimś marginesem społecznym,
miał powstać niedaleko Poznania taki dom dla osób zarażonych. No i tam się odbyły jadki po prostu z mieszkańcami miejscowymi. Ja to relacjonowałam też, jak brałam udział w tej całej sytuacji, obserwowałam to. Było to dla mnie po prostu przerażające, jaka jest ilość niewiedzy, ignorancji i nienawiści w tych ludziach. Potem druga taka sytuacja, to miało powstać hospicjum dla ludzi umierających starych na pewnym osiedlu w Poznaniu. No i okazało się, że, nie, że tam nie chcieli chorych, a tu nie chcą starych, bo będą musieli na nich patrzeć, jak oni tam umierają. I jeszcze do tego wszystkiego to hospicjum miało powstać obok przedszkola. Głównym argumentem było to, że te biedne dzieci będą musiały patrzeć na tych starych, umierających ludzi. To też było przerażające. Też brałam w tym udział, przechodziłam na te zebrania, relacjonowałam to. I widziałam tę samą nienawiść, tę samą niewiedzę, ten sam irracjonalny lęk, jaki widziałam wcześniej przy okazji tego domu dla tych chorych na AIDS. No i jak obserwuję właśnie dyskusje takie zaciekłe na ten temat, czy powinny być wprowadzane związki partnerskie, czy powinna być zgoda na adopcję, to najczęściej właśnie widzę lęk, taką lęk, ignorancję i nienawiść, która jakby odmawia ludziom prawa do tego, żeby mogli żyć tak jak inni. Taka jest geneza mojego myślenia o tym. Dobrze. Jest Pani współautorką książki Chuć. Tak. Skąd tu Pani takie zainteresowanie seksualnością i chęć otwartego mówienia o nim? No, to jest ciekawe. Uważam, że to jest bardzo ciekawe i że to jest bardzo stabuizowany temat i to tabu prowadzi do wielu nieszczęść. Do rozpadu związków, do rozwodów, to, że ludzie nie potrafią rozmawiać o czymś, co bardzo często jest główną przyczyną tego, że się na przykład rozwodzą. To było, no, ja generalnie w ogóle się interesuję wszystkim, co dotyczy życia. Nie wiem, do czego miałabym nie interesować się akurat seksem. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych części naszego życia i najprzyjemniejszych. I zaczęłam jakiś czas temu, nie wiem, chyba 9 czy 10 lat temu, zupełnie przypadkiem zresztą, prowadzić program dotyczący zdrowia seksualnego pod tytułem Kochaj się długo i zdrowo z doktorem Andrzejem Depko, który jest seksuologiem. W tej chwili jest w ogóle prezesem, po Lwie Starowiczu jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. I on taki program prowadził z chłopcem takim, który u nas pracował. Ten chłopak potem poszedł do Jedynki, teraz pracuje w ZC, Marcin Wojciechowski. No i ja bardzo chciałam, już był bardzo fajny ten program, go krótko prowadzili. A już był bardzo popularny, ludzie dzwonili. Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób doktor mówi o seksualności, jakie to jest wszystko proste i zwyczajne i że w ogóle jakby nie słyszy się tego typu języka też w mediach na ten temat. No, to go poprosiłam, żeby on został, że jak Marcin odchodzi, to żeby został, że może ja mu znajdę innego prowadzącego. On mówi, no dobra, w porządku, mogę zostać, ale ja bym chciał, żeby pani ze mną prowadziła ten program. Ja tak nie byłam pewna, no bo byłam szefową radia informacyjnego, mówię tak nie za bardzo, czy ja tak mogę, ale właściwie to sobie uświadomiłam, że zawsze chciałam taki program prowadzić, bo mnie jakby też taka hipokryzja, która jest wokół tego tematu, jakieś michy, chichy i w ogóle robienie z tego jakiejś takiej dziwnej tajemnicy, zawsze mnie to denerwowało w Polsce, więc powiedziałam okej. No i zaczęliśmy prowadzić ten program i ta książka jest pokłosiem tego programu. Jest tym, jakby co dla mnie w tym programie było najważniejsze i uznałam, że takiej pozycji w Polsce brakuje i że taką książkę powinniśmy napisać. A czy istnieją dla Pani jakieś tematy tabu? A co to znaczy tematy tabu? To znaczy, że co na przykład? Czy są według Pani jakieś rzeczy, o których w ogóle nie powinno się rozmawiać? Tak jak wiemy, że dla innych ludzi jest ich więcej, tak jak Pani o tym wspomniała. Czy istnieją one też dla Pani? No wie Pani, czy powinniśmy rozmawiać o wszystkim? Ja myślę, że powinniśmy rozmawiać o wszystkim. To jest ważne, jak się rozmawia, tak? Znaczy, jak mnie Pani pyta jakieś tematy tabu, to ja właściwie nie umiem w tej chwili pomyśleć, co jest takim tematem tabu, który mógłby być nie do rozmowy. O najstraszliwszych rzeczach należy rozmawiać, bo uważam, że po pierwsze przez rozmowę
się pewne rzeczy neutralizuje, że przemilczenia są dużo gorsze niż, niż rozmawianie o czymś. To jest trochę jak rozbrajanie bomby, tak? Że to trochę tak bywa przy różnych sytuacjach. Że rozmowa jest w ogóle zawsze dobra, bo dopóki ludzie nie zaczynają się lać po mordach albo do siebie strzelać, tylko ze sobą rozmawiają, to jest zawsze okej. Bo jest zawsze nadzieja na to, że nawet jeżeli głęboko się różnią, to przynajmniej zobaczą w przeciwniku człowieka, a nie zwierzę na przykład, tak? Czy kogoś, kto roznosi pluskwy i wszy i choroby. Więc myślę, że rozmowa jest ważna i poznawanie innych ludzi jest ważne, bo bardzo często, i to też bardzo wiele takich życiowych sytuacji mnie tego nauczyło, ja to obserwowałam wiele razy, ale też są takie badania, że jak się poznaje tego kogoś, kogo się nie lubi, nie szanuje, pogardza nim, odmawia się mu praw i tak dalej, to się nieco zmienia zdanie. Na przykład w zeszłym roku było robione takie badanie w Niemczech. Robił to niemiecki taki instytut badania opinii publicznej, największy, nie pamiętam się nazywa, dotyczący stosunków Niemców do... Już się zaczęła ta fala uchodźców, znaczy już ludzie tonęli w morzu tam i lądowali na Lampedusie już od jakiegoś czasu. Już było wiadomo, że coraz więcej tych uchodźców przybywa do Niemiec i że może to nabrać ogromnie dużych rozmiarów. I były takie badania przeprowadzone o stosunku Niemców, które są bardzo wielokulturowym krajem, kiedyś same w latach 50. sprowadzały, zanęcały obcokrajowców, głównie Turków, muzułmanów, żeby do nich przyjeżdżali, bo brakowało nam to pracy po wojnie. Pamiętam taki obrazek, jak chyba 100-tysięczny Turek, widziałam to w jakiejś kronice filmowej, w jakimś filmie ten, dostał z rąk kanclerza Niemiec w zamian za to, że jestem 100-tysięcznym Turkiem, który przyjechał do Niemiec na zaproszenie Niemiec, żeby pracować w Niemczech, skuter. No i właściwie tę potęgę gospodarczą Niemiec w dużej mierze zbudowali obcokrajowcy. No i teraz byłam ciekawa, oni się zresztą w wielu miejscach bardzo dobrze wtopili w Niemcy, po prostu tworzą razem na przykład taki fenomen jak Berlin, ale tam były badania, jaki jest stosunek Niemców do obcokrajowców, do imigrantów. No i okazało się, że najmniej imigrantów lubią i akceptują mieszkańcy wschodnich landów, gdzie prawie w ogóle nie ma imigrantów. To jest 25% wschodnich Niemców akceptowało imigrantów, 75% absolutnie nie akceptowało. Natomiast mieszkańcy zachodnich landów, gdzie jest bardzo dużo imigrantów, no oni są właściwie wszyscy na zachodzie, na wschód się tam niespecjalnie ktoś wypuszcza, 75% Niemców zachodnich akceptowało imigrantów, nie miało nic przeciwko nim, tylko 25% miało coś przeciwko nim. Jest to bardzo proste jakby przełożenie, no, że jeżeli się kogoś zna, mieszka koło niego, na co dzień się z nim spotyka, no to się go bardziej akceptuje, że się kogoś nie zna. Najwięcej aktów przemocy wobec imigrantów, podpalania domów azylowych i tak dalej, było właśnie we wschodnich Niemczech, gdzie jest tych imigrantów naprawdę mało. A wracając do seksualności... A widzę, że jakoś szczególnie Was to interesuje. Nie, tak chcę nawiązać do książki, ale czy uważa Pani, że istnieje coś takiego jak granica dobrego smaku? Wie Pani co? Tak, oczywiście, że istnieje, z tym, że ona jest subiektywna, bo smak jak gust jest rzeczą subiektywną i bardzo trudno jest o tym dyskutować. Ja na przykład miałam taką przygodę, kiedy my rozmawiamy, znaczy jakby żadna część ciała nie jest gorsza od innej części ciała, tak? Rozmawiamy z doktorem, no on jest w ogóle lekarzem, neurologiem, jest po medycynie, to ma w ogóle szczególny stosunek do tego, tylko drugą specjalizację ma seksuologię. Rozmawiamy w bardzo prosty sposób, tak? I jak nas ktoś pyta o jakąś konkretną przypadłość, no to odpowiadamy, czy też jakiś problem, no to odpowiadamy w taki sposób, w jaki powinniśmy odpowiedzieć. Nie odpowiadamy, że wie pani muszelka coś tam, tylko mówimy, no łechtaczka, wargi sromowe i tak dalej, no tak jak się te rzeczy nazywają. I pamiętam taką, kiedyś się kłóciłam z taką moją współpracownicą,
która no, jest dziennikarką, na gorze. Wydawała się to inteligentna, wykształcona, taka dosyć postępowa kobieta. Na jakiś inny temat się kłóciłyśmy. Aha, no bo chodziło o serwisy informacyjne i ona się upierała, że w serwisach informacyjnych naszych, bo ona wtedy zawiadywała Newsroomem, Radio Tok FM, tam się pojawiła jakaś taka, że jakiegoś chłopca małego ktoś zabił w jakiś okrutny sposób, no i był to news, no. Ale w tym newsie między innymi był dokładny opis tej zbrodni, czyli jak mu flaki wypadły na wieżę, że siekierą mu odrąbano tam głowę, ucho mu wisiało, no jakaś taka historia. I ja wtedy się z nią kłóciłam, powiedziałam jej, że absolutnie w naszych serwisach nie może być takich rzeczy, bo to jest pornografia śmierci, to jest epatowanie okrucieństwem, czy to jest właściwie pornografia, tak? I to jest, jeszcze to dotyczy dziecka, no po prostu nie życzę sobie, nie powinno tak być, to jest tabloidalne, tak robią tabloidy, nam wystarczy, że to powiedzieć, że to była okrutna zbrodnia, nic więcej nie trzeba, naprawdę, nie trzeba uruchamiać od razu człowiekowi wyobraźni, żeby widział tak, jak z tego dziecka te flaki wypływają. No i on się strasznie kłóciło to i ona w pewnym momencie wypaliła mi, że dla niej pornografia to jest ja jak na, ja na antenie mówię łychtaczka, że jej by to przez usta nie przeszło i że to jest pornografia. No mnie to zdziwiło, potem się zaczęłam się nad tym zastanawiać. Mówię, no dobrze, no ale jak mówimy, jakaś pani do nas dzwoni i ma rzeczywiście problem z tą częścią ciała i właściwie powinna iść do lekarza, to jak my jej mamy powiedzieć, co ona ma zrobić i co jej jest, skoro nie możemy użyć nazwy tego narządu, skoro po prostu zwykła nazwa, zwykłego ludzkiego, zwykłej ludzkiej części ciała jest dla kogoś czymś pornograficznym. Dla mnie kwestią, tak, moja granica dobrego smaku to jest właśnie to, o czym mówiła ta dziewczyna, że powinno się opisywać szczegóły tej strasznej zbrodni. Dla mnie granicą dobrego smaku przekroczoną wielokrotnie była okładka Super Expressu dziewczynki, która została zaatakowana siekierą. Nie wiem, czy pamiętacie. No, to była słynna sprawa, no, jakiś szaleniec w jakimś małym miejscu, nie pamiętam gdzie to było, przed księgarnią, zaatakował siekierą dziewczynkę i ją zabił, nie wiem, miała 7-10 lat. I Super Express zrobił duże zbliżenie, jak ona zakrwawiona, umierająca właściwie, porąbana tą siekierą, jeszcze wrzucił to na okładkę. Dla mnie to jest przekroczenie absolutnie wszystkiego, no to jest totalna pornografia, patowanie, to jest no, jakaś zupełnie nieprzekraczalna granica. To tak, tak, to jest, ale to, co jest związane z seksem, granicą dobrego smaku, no to taki, kto ma smak, no są na przykład filmy pornograficzne, dla których jedne są smaczne, a inne są niesmaczne. Wiele mówi się o tym, że Polacy są narodem zamkniętym na przykład na osoby właśnie innej orientacji seksualnej, innego wyznania czy rasy. I jak pani myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego akurat tak jest w Polsce? Ja wiem co, po pierwsze nie należy generalizować. Polacy jako tacy nie są jednym organizmem. Opierając się na różnych badaniach, można powiedzieć, że to się po pierwsze zmienia, po drugie, no jakoś się to, jest część, która jest zamknięta, jest część, która jest otwarta. Myślę, że ta część, że rzeczywiście, patrząc na badania patrząc na badania takie jakby akceptujące prawa osób homoseksualnych, na przykład do zawarcia związków partnerskich, no to jest to, wygląda to gorzej niż na przykład na zachodzie Europy, nie? Gdzie już te pewne rzeczy są oczywiste, nawet jeżeli wychodzi we Francji wielomilionowa czy tam wieloset tysięczna demonstracja przeciwko temu, no to jakby w granicach całego państwa francuskiego i wszystkich obywateli jednak jest to mniejszość, no, tak wykazują badania. Nasze badania pokazują, że dość duże, ja w tej chwili nie pamiętam, ale około 40-50% jest ciągle przeciwnych. Ale 10 lat temu, 15 lat temu to było 80%. To się zmienia wraz z tym, że ludzie poznają, że kolejni ludzie robią coming out i oni widzą, że to są no, że jest jakieś potwory z rogami, które będą teraz biegać po ulicy i zarażać nas homoseksualizmem. Ten konserwatyzm wynika z tego, że myśmy przez dziesięciolecia byli homogenicznym i zamkniętym państwem. I
żadna inność w ogóle nie miała miejsca w Polsce, nie tylko inność seksualna, w ogóle nie istniały. Nie istniały w żadnym oficjalnym przekazie. Nie tylko wszyscy byliśmy dobrymi obywatelami PRL-u, to jeszcze wszyscy byliśmy heteroseksualni, biali i wszyscy byliśmy narodowości polskiej. Ludzie, którzy się wychowali w PRL-u, tak wychowują swoje dzieci, przekazują te wartości, które im zostały zakorzenione w tych PRL-owskich szkołach. To się jakoś tam dalej przekłada, tak? Plus bardzo silna pozycja bardzo szczególnego w Polsce Kościoła katolickiego, który jest szalenie konserwatywny, bardzo pilnuje, żeby tak zwana ludowa, jakby ludowe pojmowanie religii, takie dosyć płaskie i niezbyt refleksyjne, które właśnie polega na tym, że mamy się trzymać wszyscy w naszej kupie, a wszyscy inni, którzy są spoza niej, są jakimś zagrożeniem dla naszej tożsamości chrześcijańskiej, dla naszych wartości chrześcijańskich i tak dalej, ma na to ogromny wpływ, tak? To, co przekazują już księża na lekcje religii. Nie wiem, nie chodziłam na lekcje religii przez jakiś czas, dobrowolnie, to przy szkole, w sali katechetycznej przy kościele, ale niedługo, z różnych powodów, jakoś nieszczególnie te lekcje religii coś wnosiły w moje życie. Mam poczucie, że to wynika właśnie z takiego wykluczającego i płytko pojmowanego polskiego katolicyzmu. No to jest dla mnie dosyć oczywiste, jak słucham niektórych hierarchów i księży, to tak właśnie wygląda. A jak można walczyć z takim stereotypem polskiego uprzedzenia? No i uważam, że w ogóle nie należy z niczym walczyć, tylko trzeba rozmawiać i pokazywać przykłady. No nie ma co walczyć, bo jak się zaczyna walczyć, no akcja rodzi reakcję, tak? Jeżeli się wyjmuje oręż i broń, no to druga strona też wyjmuje oręż i broń, zaczyna do siebie strzelać, w końcu ktoś zginie. Więc z tego nie wynika konstruktywnego takiej walki. Myślę, że po prostu musimy ze sobą rozmawiać, pokazywać świat, no rzeczywistość taką, jaką ona jest, odpowiadać na pytania, rozwiewać jakieś stereotypy. No i tyle. No, to jest taka praca, która, tak jak mówię, no, we Francji, czy w Niemczech, czy nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie przecież, nie pamiętam, siedział jeden naukowiec, nie wiem, czy on, nie przypomnę, ale no, został skazany za homoseksualizm, bo w latach 30. czy 40. musiał się poddać kastracji chemicznej, a w tej chwili pośmiertnie został zrehabilitowany i pośmiertnie dostał tytuł lorda. No to po prostu no, takie dyskusje się odbywały w latach 60. 70. w Stanach czy tam w zachodnich krajach Europy. U nas my jesteśmy w innym miejscu historii. Dopiero się otworzyliśmy. Dla was to jest krótka perspektywa, no ale to dla mnie to jest tak, jakby to było wczoraj. Więc to po prostu jest proces, ewolucja, no to się będzie działo i się dzieje już w tej chwili, bo to już widać, że to jest już inaczej niż było 10 czy 15 lat temu. Dobrze, z naszej strony to już wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo. Pytania od publiczności. Ja mam pytanie. Jest uszedniane w internecie. Jest to pewnego rodzaju wolne słowo. Czy uważa Pani, że ze względu na niepoprawność wielu z nich i fakt, że większość ludzi piszących te tak zwane hejty, nie powiedziałaby tylko samego osobom, do których są one kierowane, ten rodzaj wolnego słowa jest dopuszczalny? Nie do końca zrozumiałam. To znaczy, czy hejterzy mają prawo mieć wolność hejtowania? Czy powinni to robić, bo jest ogólnie Pani za wolnym słowem, ale czy to wolne słowo jest dopuszczalne? Czy według Pani się powinno to się dziać? No, tak jak na przykład, nie wiem, jest Pani, czy wie Pani o komentarzach do jednego z posłów na Facebooku, stawionym przez Marsz Niepodległości o pobiciu 31 Syryjczyka. Tak, i komentarze były mniej więcej w tym właśnie w ten sposób. W końcu jakieś dobre informacje lubię. Tak, jazda z
dobra robota, wielka Polska naród. Czy uważa pani, że te komentarze są właściwe, że odchodzą? Ja powiem co, moralnie to one są niedopuszczalne, ale ja akurat jestem taką dosyć skrajną wyznawczynią wolności słowa. Uważam, że niestety wolność słowa niesie też ze sobą takie niebezpieczeństwa, że wolność słowa jest dla wszystkich. Również dla ludzi, którzy tak myślą. Mają prawo, tak? Ja się z nimi nie zgadzam, ale ja ich tego prawa im nie chcę odebrać i wręcz będę ich bronić, jeżeli ktoś im będzie chciał tego prawo odebrać. To jest bardzo trudne się z czymś takim mierzyć, tak? Bo jak ja czytam tego typu komentarze, po pierwsze w ogóle nie mogę uwierzyć, że ktoś się może z tego cieszyć, że kogoś brutalnie pobito tylko za to, że jest inny, ma inny kolor skóry albo zna inną religię. Po prostu nie mogę tego pojąć. Ale takie rzeczy się zdarzają. Nic na to nie poradzi. Na tym polega wolność słowa. W Stanach na przykład wolno propagować faszyzm i komunizm, bo jest wolność słowa i koniec, tak? I ja uważam, że jedynym wypadkiem, kiedy rzeczywiście należy się może nad tym zastanowić, to jest taka wolność słowa, która nawołuje bezpośrednio do robienia krzywdy drugiemu człowiekowi, tak? Jeżeli ktoś gdzieś pisze, chodźcie, podpalimy dom Iksińskiemu, to jest niebezpieczne i tego, że nie powinno być wolno i za to powinien odpowiedzieć, albo chodźcie, nie wiem, zrobimy pogrom Żydów, albo Cyganów, albo coś takiego. To tak, to co nawołuje do ewidentnej przemocy, to rzeczywiście jest niebezpieczne. Z tą wolnością słowa to jest tak, że to jest bardzo trudno znaleźć te granice, bo Holokaust zaczynał się bardzo niewinnie. Zaczynał się od tego, że w takich niemieckich pisemkach wydawanych przez nazistów pokazywało się takie wynaturzone karykatury Żydów i się ich przedstawiało i powoli się wprowadzało taki język, że to nie są ludzie, że to są karaluchy, przy robactwo, że roznoszą tyfus. To samo było w Rwandzie. Tam ta rzeź się zaczęła od tego, że radio państwowe rwandyjskie mówiło o Tutsi, bo ja nigdy nie pamiętam kto kogo. Hutu robić rzeź Tutsi, tak, a nie odwrotnie. Już mi się ma. No, że to radio rwandyjskie mówiło o tym, że to nie są ludzie, to są szczury, to są karaluchy. Oni nam tutaj zaśmiecają, oni są pod ludźmi, oni nie są tacy jak my, oni są gorsi, tak? Ale właśnie językiem, że szczury, że karaluchy. Dlatego mnie na przykład wbiło po prostu w ziemię, jak usłyszałam, jak Kaczyński mówi, że uchodźcy roznoszą choroby i tak dalej. To znaczy mąż stanu, który zna historię, Kaczyński ją zna bardzo dobrze, powinien jednak umieć czasami się ugryźć w język. To, że ludzie, którzy się nie myją, nie jedzą i tułają przez jakiś czas i są w jednym skupisku, zarażają się nawzajem chorobami, to jest oczywiste. Ale mówienie o tym w taki sposób, w takiej sytuacji, ja oczywiście mu nie odbieram prawa do mówienia tego, ale uważam, że to jest kwestia jego osobistej odpowiedzialności, poczucia moralności i przyzwoitości, żeby się zastanowić nad czymś takim, czy naprawdę w takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili, należy o tym w taki sposób mówić. Wolność słowa tak naprawdę powinna się wiązać z odpowiedzialnością tego, kto jej używa. No ale nie od wszystkich możemy wymagać tego, żeby się kierowali w życiu etyką, moralnością i przyzwoitością. Bardzo wielu ludzi się kieruje chęcią władzy albo chęcią zysku i to jest dla nich najważniejsze. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Mam jeszcze jedno. Czy jest zaznajomiony ze sprawą Raifa Badawiego? Jest to wdowiec z Arabii Saudyjskiej, który został skazany na 10 lat więzienia oraz tysiące biczów za pisanie bloga o tym wszystkim, co europejskie, tak? O wolności słowa, o tym, że kobiety powinny mieć swoje prawa, o alternatywie dla religii i rządu. Co uważa pani, to już jest w więzieniu od kilku lat, co pani uważa,
że powinno się zrobić w sprawie takich ludzi? Zdarza się bardzo często, że takie naciski z zewnątrz, jak na przykład jak te akcje, które organizuje Amnesty International, w paru przypadkach, kiedy spłynęły do jakiegoś kraju, do jakiegoś państwa setki tysięcy listów w obronie takiej osoby, że takie osoby były zwalniane z więzienia. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że państwa, które utrzymują jakieś stosunki gospodarcze i polityczne, to było w Arabii Saudyjskiej, tak? No to powinny państwa europejskie, czy też tam zachodniego świata, do którego jednak wolność słowa jest rzeczą ważną, powinny stosować różnego rodzaju konkretne naciski na takie państwa jak Arabia Saudyjska. Bardzo często w praktyce to nie działa, bo jak powiedziałam, większość tych państw czy ludzi kieruje się nie poczuciem przyzwoitości, tylko chęcią władzy i zysku. I bywa, że po prostu tacy ludzie jak ten Dogger stają się ofiarami. Ale myślę, że to są dwie takie drogi. Tak? Jedna to jest próba nacisku takich zwykłych ludzi, którzy w momencie, w którym się zbierze setki tysięcy, no czasami któremuś władcy w takim kraju rzeczywiście zależy, chociaż trochę na opinii, głupio mu się robi, czy nie wiem, jest kwestia turystyki, z jakiegoś powodu się ugina, tak? Ale myślę, że dużo skuteczniejsze są naciski takie międzypaństwowe, które też, za którymi też jest coś konkretnego, no ale co, nie kupować ropy od Arabii Saudyjskiej, to znaczy nie jest możliwe. Na pewno kraje Zachodu powinny w takich sytuacjach, jak się da, czasami takie zabiegi dyplomatyczne rzeczywiście, które nie wiążą się z jakimiś konkretnymi sankcjami, też przynoszą skutek. No. Czyli organizacje, które, czy akcje, które organizowała Amnesty International, tak jak Pani mówiła, były to różne manifesty, czy tam do Arabii Saudyjskiej, pisze się przeważnie listy i wysyła się do konkretnej osoby, czy do konkretnego urzędu. Teraz tak, Pani mówi o marketingu wysyłania listów, które będzie się przez tak. Mi chodzi, na razie, chodzi mi o akcję właśnie typu protesty przed ambasadą Arabii Saudyjskiej. Uważa Pani, że te protesty powinny być kierowane do właśnie ambasady Arabii Saudyjskiej, czy do rządu Polski, aby on coś z tym zrobił? Nie, no myślę, że można by robić jedno i drugie, żeby jedno drugiego nie wyklucza. Ja uważam, że jak najbardziej trzeba protestować i przed ambasadą Arabii Saudyjskiej i zwracać się do rządu, żeby coś z tym zrobił, jak najbardziej, oczywiście. Jeszcze a propos marketingu. Nie wiem, czy pan Waszczykowski będzie zainteresowany, żeby się zająć tą sprawą. Jeszcze a propos marketingu pisania listów. Czy ma Pani zamiar wziąć udział w tym roku lub jakokolwiek wspiera go Pani? Tak, tak. Ja nie wiem, czy w zeszłym roku, dwa lata temu na pewno tam byłam i się tak, się wybieram, więc to w zeszłym roku też byłam. W zeszłym roku tak. No. Dziękuję, to z mojej strony wszystko. Ktoś jeszcze ma pytania? W takim razie bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.